Hej kochani, w dzisiejszym filmie będę mieć dla Was porównanie szczotek do włosów, tak jak obiecywałam. Mam tutaj dwie elektryczne szczotki. Jedna jest z Brauna, ostatnio Wam ją pokazałam w moich prezentach świątecznych i to właśnie sobie kupiłam dla siebie, to jest szczotka na baterię. A druga jest z chińskiej stronki marki Ace Vivi. Ona się często pojawia na wszystkich azjatyckich stronkach i ona jest właśnie już podłączona do prądu, co jest akurat mniej wygodne. Ta już wygrywa jednym punktem, bo właśnie jest bez kabla. No i teraz poczytam Wam trochę na temat tych szczotek. Włosy mam ogólnie teraz przed chwilą umyte, prawie wysuszone, tak w 90%, jeszcze są takie trochę pognieciane. No i właśnie, nie wyciągałam ich na szczotkę, nie rozczesywałam ich mocno, bo chciałam to zrobić tymi szczotkami. Są trochę poplątane. Już wstępnie Wam tamtą różową szczotkę pokazywałam w filmie, przy rozdaniu Wam pokazywałam tę szczotkę. Dobra, najpierw Wam powiem na temat szczotki Braun. Ona jest na dwie baterie paluszki, takie większe. I tu jest napisane, to jest szczotka Satin Hair 7, że z aktywnymi jonami nadaje włosom natychmiastowy połysk i gładkość za jednym pociągnięciem, zawsze i wszędzie wystarczy nacisnąć przycisk. Ma aktywny strumień jonizujący, który uwalnia miliony aktywnych jonów, tworząc powłokę wokół włosów. Aktywną jonizację, która przywraca zdrowy blask, brak łączeń, zdrowe szczotkowanie chroni strukturę włosa i zapobiega uszkodzeniom i zdejmowaną poduszeczkę, która ułatwia czyszczenie. O, tego nie zauważyłam, powiem wam. Czyli to się wyjmuje, okej. Ten fragment się wyjmuje, spoko. Uruchamiamy ją tutaj, tą szczotkę za pomocą, widzicie, jednego guziczka. I kiedy jest włączona, to tego nie usłyszycie raczej, ale ona tak delikatnie piszczy, tak jakby rzeczywiście te jony się wytwarzały. Nie wiem, czy cokolwiek będzie słuchać tu na filmie, pewnie nie, ale jest to takie delikatne, jakby to powiedzieć, nawet nie piszczenie, taki odgłos dziwny. No i tyle. Szczotka jest bardzo prosta, jest leciutka, tak wygląda. I teraz na temat drugiej szczotki, zanim jeszcze zacznę ich używać, bo powiem Wam szczerze, że różową już używam, ale nie na całe włosy, natomiast tej jeszcze nigdy nie używałam. Tutaj jest wszystko na temat Brauna, teraz na temat tej szczotki Ace Vivi. Dam Wam link na dole do tej, skąd ja mam. Elektroniczna szczotka prostująca jest kombinacją czegoś, co prostuje włosy i je rozczesuje. Możesz ułożyć włosy tylko je czesząc. Ona osiąga idealną temperaturę w sekundy, tylko kilka sekund i możesz wyprostować swoje włosy bardzo łatwo. Pracuje na niskich temperaturach, dzięki czemu nie zniszczy Twoich włosów i oszczędzicie dużo pieniędzy. Nie musząc iść do salonu na prostowanie. No, nie wiem, kto chodzi do salonu na prostowanie, ale dobra. Okej, słuchajcie, włączę tą szczotkę. Zobaczymy, czy ona się szybko nagrzewa. Ta natomiast się nie nagrzewa. Te szczotki są troszkę różne, bo ta nie ma jakby za zadanie prostować włosów, tylko je wygładzać. Ta natomiast ma je też prostować. Trzeba dłużej przytrzymać przycisk. Ona się tutaj zaczyna nagrzewać, tak jak prostownica po prostu się nagrzewa. Natomiast czy to jest jakoś bardzo szybko? No to nie jest jakoś straszliwie szybko, ale dobra. Na razie będę używać tej, a ta niech się tutaj nagrzewa. Przecielę sobie włosy mniej więcej na pół. Najpierw je przeczeszę w ten sposób. Trochę ciągnie, ale wiecie, ja jestem przyzwyczajona do Tangle Teasera, więc taką szczotkę tradycyjną rzadko używam. Ok, już widzę, że włosy stają się wygładzone, na pewno. Teraz spróbuję sobie to zrobić właśnie bardziej dokładnie, pasmo po paśmie, może troszeczkę wolniej. Natomiast faktycznie jest to szczotka, której używamy tak w tradycyjny sposób. Ok, widzę już, że włosy stają się takie jak po prostownicy u mnie. Przynajmniej u mnie tak jest właśnie z prostownicą, że włosy stają się takie już bardziej jakby sypkie. I słyszę cały czas ten odgłos. Ok, rzeczywiście. Są gładziutkie. Wiecie, ja też nie mam kręconych włosów, więc to nie jest tak, że ja tutaj skręconych włosów natychmiast będę mieć proste, bo tak to nie działa. Natomiast potrafię ocenić, czy te włosy są jak normalnie po rozczesaniu, czy są właśnie podprostowane, a one w tym momencie są podprostowane, jak widzicie, aż po same końce. Po rozczesaniu natomiast miałabym lekkie odgnioty, ponieważ dziś włosów nie suszyłam na szczotce, tak jak mówiłam, tylko po prostu je wysuszyłam. Szczotka też jest fajna, bo jest leciutka, naprawdę nie obciąża tej ręki, tak naprawdę ona waży tyle, co te baterie. Także spoko. I włosy są wyprostowane, także pierwsze wrażenie bardzo pozytywne. Powiem Wam, że moim zdaniem to działa. Włosy są gładkie. Okej, to było szybkie. I już czuję ten zapach, wiecie co? Czuję bardzo, bardzo podobny zapach. Na pewno już wspominaliśmy o tym parę razy. Mamy to urządzenie, też będę Wam o tym opowiadać bardziej. Darson Val, które służy do oczyszczania skóry twarzy i ma bardzo podobny zapach. W sensie wytwarza, tak jak tamto urządzenie wytwarza ozon, tutaj bardzo, bardzo podobnie też to pachnie. Nie wiem, czy to ma sens, ale
trochę tak właśnie pika i ma taki zapach specyficzny. Właśnie tak jakby oczyszczało powietrze. Fajnie to działa. Działa na pewno. Słuchajcie, to działa. Spoko. Raz, dwa przeczesałam i włosy są proste. Natomiast tu będzie trochę więcej zabawy, bo tu mam trochę poplątane. I zobaczymy, do ilu się rozgrzało. Do 180 stopni. I tutaj końcówki są teraz ciepłe. Ogólnie no nie mogę zbyt długo przytrzymać ręki, bo nagrzało się to. I nie podoba mi się w tej szczotce to, że ona ma gumowe te końcówki. W sensie wiadomo, że to gumowe są po to, żeby chronić i żeby się nie parzyć metalowymi elementami. Natomiast te gumowe elementy się trochę zaczepiają we włosy. Więc to już nie będzie tak wesoło, podejrzewam. No, ciągnie mi to za włosy niestety. Słyszycie odgłos? To już jest takie... Bardziej ciągnie za włosy. Natomiast czy prostuje? To myślę, że prostuje. Tylko trzeba je najpierw rozczesać. O ja. Dobra, najpierw spróbuję je tak rozczesać z grubsza. I włosy się już robią nagrzane, tak jak właśnie po prostownicy. Oła, tu mnie boli. Jak czeszę, to mnie naprawdę tu boli. Tu mam jakieś takie wrażliwe te włoski małe. Na pewno też to działa. Zobaczcie, włosy stają się bardziej proste. Nie ma tej, nie słyszę tego odgłosu takich w przypadku Browna, że słychać było tą jonizację, to tutaj tego nie słyszę. Tutaj bardziej działa to na zasadzie właśnie tego nagrzewania się. Natomiast nie jest to zły produkt, tylko że jak ktoś ma bardzo długie włosy, to będzie mu ciężej tym czesać. Trochę mi to włosów wyrwało, mam teraz wrażenie. No. Trochę się włosy w to wplątują. Na pewno to działa, słuchajcie, no bo to jest tak mocno nagrzane, że na pewno to działa właśnie na zasadzie bardziej prostownicy, która po prostu wciągając te włosy w tą szczotkę sprawia, że ten włos się prostuje. Natomiast nie wiem, jak to jest w przypadku kręconych włosów. Także to też działa, no nie powiem, że to nie działa, bo zobaczcie, obie strony mam tak samo wyprostowane, tak jakbym przejechała po prostu prostownicą i są obie strony gładkie, więc nie mogę powiedzieć, że nie działa. Natomiast wydaje mi się, że to jest troszeczkę bardziej zdrowe rozwiązanie dla włosów, bo tutaj nie mamy ciepła. Tutaj działamy tylko na zasadzie tej jonizacji. Więc tutaj sobie tych włosów nie uszkodzimy, bo poza tym ona nie wplątuje tak tych włosów, to jest normalna szczotka. Tutaj mogę się normalnie przeczesać, natomiast tamta strasznie te włosy ciągnie. Także taka jest między nimi różnica. Czy warto inwestować w te szczotki? Myślę, że tak, jeżeli chcecie wygładzić swoje włosy, jeżeli macie włosy takie, które się puszą i których nie chcecie prostować, a właśnie tylko tak delikatnie je wygładzić, podprostować, to spoko. Natomiast jeżeli macie mocno kręcone włosy, czy falowane i chcecie je wyprostować, no to zdecydowanie to nie przebije prostownicy, to nie pokona prostownicy. To są tylko takie gadżety, które pomogą je wygładzić. Natomiast u mnie to działa, powiem Wam szczerze, że ja jestem zadowolona. I tak jak do tej różowej szczotki, to nie wiem, czy będę ją używać przez to właśnie, że ciągnie moje włosy, a ja strasznie nie lubię, jak wiecie, robić czegoś nieprzyjemnego swoją głową. Wolę jednak pogładzić się taką zwykłą szczotką i przy okazji troszeczkę je wygładzić. Naprawdę to działa. Poza tym mogę tę szczotkę wrzucić sobie do torebki, bo jest lekka, więc jestem bardzo, bardzo na tak. W każdym razie daję Wam linki do obu szczotek, żebyście mogli sobie zobaczyć na dole. No i niedługo widzimy się w kolejnym filmie fryzurowym na tym kanale. Miałam trochę przerwę, ale wiecie, podróżowaliśmy i nie miałam kiedy nagrywać po prostu fryzur, ale już teraz do Was wracam i będę tu częściej. Także widzimy się niedługo. Pa, pa, kochani. Crazy, 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 crazy.